Dzień dobry i witajcie. Dzisiaj mam dla was kontynuację bardzo przykrej wiadomości, trochę naprawdę zacnych okruchów, kilka informacji o niemałych konwentach i wielkiej zacności fragment dobrej powieści. Zapraszam do wysłuchania. Pojawiły się kolejne dwie kobiety oskarżające Gaimana o napaść na tle seksualnym. Tym razem są to kobiety, które pozwoliły podać swoje nazwiska, co czyni całą sprawę dużo bardziej wiarygodną. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo to temat na całkiem osobny materiał, ale kilka rzeczy powiedzieć jednak muszę. Po pierwsze, historia jednej z kobiet jest bardzo podobna do tej opisywanej przez Scarlett we wcześniejszych oskarżeniach. To jest, Gaiman wykorzystywał ich bardzo słabą sytuację życiową, żeby wywierać na nie presję i żądać w zamian kontaktów seksualnych. Po drugie, Gaiman jej również dał do podpisania NDA, bardzo restrykcyjne, z klauzulami, których nie można uznać za standardowe. Jedna z nich zakłada między innymi, że gdyby wezwano ją w charakterze świadka do złożenia zeznań, to powinna o tym poinformować Gaimana z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem. Po trzecie, jedną z kobiet, które wysuwają wobec Gaimana oskarżenia, jest Julia Hobsbawm, autorka i osoba publiczna. Po czwarte, sprawą zaczęły się wreszcie interesować większe media, w tym przypadku The Rolling Stone i Der Spiegel. Po piąte, i bardzo smutne, wygląda na to, że mamy do czynienia z zachowaniami, które sięgają 4 dekady wstecz. Nie mam wątpliwości, że pojawi się więcej kobiet z ich historiami. Po szóste, Ada Palmer nadal nie odpowiada na prośbę o komentarze, co w mojej opinii potwierdza tylko, że wiedziała. Sprawa jest, oczywiście, rozwojowa. Jeśli tylko pojawią się jakieś nowe doniesienia, to bądźcie pewni, że wam o nich opowiem. Na swoim facebookowym profilu Fandom Polski zaprezentował nową, ciekawą inicjatywę. Chodzi mianowicie o Zinotekę, czy bardziej formalnie, Archiwum Polskich Publikacji Fanowskich. Strona, do której fandom linkuje i do której link znajdziecie w opisie, zawiera opisy około 120 publikacji fanowskich oraz obietnicę, że lista ta będzie się rozwijać. Oczywiście do większości są linki, więc łatwo można zyskać dostęp do sporej liczby darmowych tekstów i publicystyki. Tego typu inicjatywy, bez najmniejszych wątpliwości, uznać należy za ważne i wartościowe. Na minus zaliczyć jednak należy samą stronę z tym bogactwem informacji. Jako kompromis między estetyką a funkcjonalnością, jest ona niestety zarówno mało czytelna, jak i mało użyteczna. Co nie oznacza, że to jest jakaś wielka tragedia. Twórcy zachęcają wprost do przesyłania uwag i informacji zwrotnych i sądzę, że potraktują je poważnie. Sam też mam zamiar coś w komentarzach napisać, jak tylko zbiorę myśli i będę w stanie rzeczowo wyrazić, co mi nie pasuje. Gorzowski magazyn fantastyczny Landsbergon ogłosił nabór tekstów do kolejnego, 14 numeru. I o ile preferowani będą autorzy związani z Gorzowem, to teksty nadsyłać mogą wszyscy. Numer będzie tematyczny, więc warto pamiętać, że promowane będą teksty związane z utopią i antyutopią. Wszyscy, którzy zajmują się twórczością fantasy, science fiction i horror, opowiadania, recenzje, felietony, grafiki, mogą przesyłać swoje prace na adres mailowy landsbergon@gmail.com do 30 września. Sam regulamin naboru dostępny jest na stronie magazynu, do której link znajdziecie w opisie. Z ciekawostek, jest w nim informacja, że prace powinny mieścić się na 4 stronach A4. Okruchy. Tor Publishing Group i Tor UK ogłosiły, że zawarły umowę z Johnem Scalzim na 10 kolejnych książek. Autor dostanie przy tym przyprawiającą o niemałą zazdrość 7-cyfrową zaliczkę. Pierwsza książka mająca okazać się efektem tego porozumienia planowana jest na rok 2029. Wcześniej, bo już w przyszłym roku, ukazać się ma pozycja When the Moon Hits Your Eye. To się nazywa popularność. W serwisie Reddit pojawiło się Ama z Lwem Grossmanem, autorem serii Czarodzieje, a ostatnio powieści Bright Sword, osadzonej w świecie arturiańskim. Jeżeli ktoś więc jest ciekaw, jakie pytania zadawali mu użytkownicy i co miał do powiedzenia, to link macie w opisie. Gdański Klub Fantastyki wydał nowy numer fanzinu Czerwony Karzeł. Można go dostać albo w Gdańskim Klubie Fantastyki, albo przez Allegro. I w sumie nie mam do powiedzenia nic więcej. Słowo wstępne i spis treści widzicie w tej chwili na ekranie.
Konwenty. W poniedziałek 26 sierpnia rozpocznie się kolejna już edycja Ziemiałowych. Jednego z największych, jeżeli nie największego, wydarzenia post-apo. Odbywa się w Gliwicach, na terenie Battlezone Arena. Sama impreza dzieli się na dwie części. LARPową i konwentową właśnie. Klimat LARPa? Postapokaliptyczny western z elementami cyberpunka. Wejściówka kosztuje w tej chwili pół koła. Kupiona w dniu konwentu kosztować będzie 600 zł. Ale chyba warto, bo to dosłownie tygodniowa impreza. Od 30 sierpnia do 1 września potrwa tegoroczna edycja Pilconu. Impreza odbędzie się w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. Na chwilę obecną 3-dniowa wejściówka kosztuje 95 zł. Warto przy tym pamiętać, że impreza rozpoczyna się w piątek o 16, a kończy w niedzielę o 17. Program wydarzenia nie jest jeszcze znany, warto jednak śledzić, co ciekawego wymyślą. LARP w klimatach post-apo z wykorzystaniem replik broni ASG o wdzięcznej nazwie Stalker Zone Nyssa X odbędzie się w dniach od 30 sierpnia do 1 września. Na razie nie mam jeszcze więcej informacji, ale zainteresowanych zapraszam pod link z opisu. W dniach od 6 do 8 września odbędzie się łódzki festiwal fantastyki Kapitularz. Miejscem wydarzenia jest budynek Wydziału Filologii Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Pomorskiej 171 łamane na 173. Kapitularz to jedna z tych imprez, których nie trzeba specjalnie nikomu przedstawiać. To znana, duża i powszechnie lubiana impreza. W zeszłym roku miała nawet rangę Polkonu. A twórcy zapowiadają, że tegoroczna edycja będzie jeszcze bogatsza w atrakcje. Gości, wystawców i temu podobne. Co oznacza, że naprawdę warto się zainteresować. Tegorocznym tematem przewodnim będą piaski czasu. Fragmenty. W serwisie Katedra dostępny jest początek powieści Coś, autorstwa Johna W. Campbella. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Paskud.